Dzień dobry, witam Państwa na codziennym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenie z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za potwierdzenia. W takim razie zaczynamy dzisiejsze szkolenie. No i ogólnie no, trzeba tutaj przyznać uwagę temu, że praktycznie większość ruchów na rynkach finansowych obecnie jest nakierowanych na to, co dzieje się w geopolityce. Mamy przede wszystkim w dalszym ciągu spór handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Syria i ostatni atak chemiczny, na który Stany Zjednoczone oraz reszta zachodniego świata zamierza być może zareagować militarnie, na co oczywiście nie zgadza się Rosja. Rosja z kolei traci na ostatnich sankcjach wprowadzonych przez Stany Zjednoczone. Bardzo wyraźna reakcja na aluminium, również reakcja na RTS-ie, rosyjskim indeksie. Pierwszy raz właśnie od dawna, od dosyć dawna mamy tak dużą reakcję na rosyjskim indeksie, w związku z tym, że faktycznie te nowe sankcje mają realny wpływ na to, co dzieje się pod względem inwestycji w Rosji. Wiele firm będzie musiało no, prawdopodobnie zredukować swoje portfolio inwestycyjne lub zagraniczne firmy będą musiały się liczyć z tym, że Stany Zjednoczone mogą również nakładać na nie sankcje, w związku z tym, że będą prowadzić w dalszym ciągu jakieś transakcje czy biznesy z firmami czy instytucjami, na które te sankcje zostały nałożone. Ogólnie jednak no, w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie ma jakby takiego trwałej poprawy pomiędzy tą sytuacją handlową pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi, no to wydaje się jednak, że brak tych konkretnych dat no, prowadzi do tego, że jednak jakieś porozumienie handlowe zostanie podpisane. Ważne jest to, że Chiny nie tylko jakby otwierają się na Stany Zjednoczone, potencjalnie na Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim na świat, wskazując na to, że dopuszczają zagraniczne inwestycje na rynku samochodowym, na rynku przemysłowym, jednocześnie zmniejszając taryfy importowe na samochody, więc no, na tym zyskać może na przykład niemiecki przemysł samochodowy. Gdyż jak wiadomo, no, niemieckie samochody są dosyć popularne w Chinach, dlatego no, tutaj warto się zastanowić właśnie nad szukaniem takich spółek, które mają szansę zyskać wobec ostatnich działań geopolitycznych. Na przykład również warto spojrzeć sobie na Alcoę, czyli amerykańskiego giganta aluminiowego, który bardzo wyraźnie zyskuje przy ostatnim wzroście cen aluminium. Również o tym pisałem kilka słów wczorajszego dnia. Natomiast my sobie już ruszamy do naszej analizy. Dzisiaj bardzo dużo w kalendarzu. Przede wszystkim zaczynamy produkcją przemysłową z UK-a, później inflacja CPI z USA, raport DOE na temat zapasów ropy naftowej oraz oczywiście najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia, czyli raport Minutes FOMC. Prawdopodobnie rynki będą dzisiaj reagować mocno na te wydarzenia. Również mamy przemówienie Mario Draghiego z EBC. Pytanie, czy będzie on próbował zmienić nieco ten wydźwięk, który został nakreślony wczorajszego dnia przez Nowotnego, który wskazał, że po pierwsze program skupu aktywów zostanie wygaszony pod koniec tego roku, natomiast co do stóp procentowych wskazał, że jest możliwość, widzi on możliwość w najbliższych miesiącach podwyżki stopy depozytowej. Oczywiście pozostanie ona na poziomie ujemnym, ale podwyżka będzie oznaką dosyć wyraźnej neutralizacji tej bardzo luźnej polityki
monetarne. Jakie dzisiaj rynki? Będzie to euro, dolar, USDCAD, GBP, USD, DAX, ropa oraz złoto. No i dzisiejszy kalendarz nie ma tutaj jakby więcej wpływu na inne gospodarki. Mamy przede wszystkim Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, oprócz tego przemówienie Mario Draghiego wczesnym popołudniem. No i produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii ma dosyć wyraźnie odbić. Niemniej no ten poprzedni odczyt wskazuje na to, że spada produkcja ropy naftowej w Wielkiej Brytanii, więc no tutaj jeżeli chodzi o podaż ropy, no to teoretycznie jest to dosyć pozytywne. Oczywiście Wielka Brytania nie jest już liczącym się producentem tego surowca na świecie. Również bilans handlowy tutaj w przypadku rachunku bieżącego Wielka Brytania w dalszym ciągu dosyć negatywnie się prezentuje, ale ta sytuacja może się poprawiać wraz z umocnieniem się funta, który z drugiej strony powoduje, że no może nieco gorzej działać nam eksport. Funt niemniej jest w dalszym ciągu dosyć słaby w porównaniu do poprzednich lat, kiedy jeszcze spekulowano na temat podwyżek stóp procentowych wraz z rezerwą federalną. Przechodzimy sobie do inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj oczekiwanie odbicia tego głównego odczytu inflacyjnego do 2,4%, bazowego do 2,1%, czyli powyżej celu, chociaż oczywiście inflacja CPI nie jest tą targetowaną inflacją przez rezerwę federalną, jest to inflacja PCE, ale oczywiście taki wzrost będzie pozytywny pod względem oczekiwań co do większej ilości podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, również bazując na tym, że wczoraj odbiła nam inflacja PPI, czyli inflacja producencka, można spodziewać się jakiegoś bardziej pozytywnego zaskoczenia ze strony tej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak ona nie zaskoczy i będzie ona niższa, no to oznacza to, że firmy nie radzą sobie z przeniesieniem kosztów na przykład surowców na konsumentów, co może oznaczać mniejsze marże, mniejsze zyski spółek, czyli generalnie mniejsze wsparcie dla wzrostów na Wall Street. No i oczywiście posiedzenie FOMC, ostatnie posiedzenie, takie dosyć mieszane, pomimo tego, że doszło do podwyżki stóp procentowych, dolar nie reagował jakoś bardzo silnie. No i pytanie jest następujące, czy członkowie Rezerwy Federalnej faktycznie postrzegają taką możliwość większego, szybszego wzrostu inflacji, który sugerowałby większą ilość podwyżek w tym roku. Jeśli faktycznie ten raport FOMC, czyli minutes, czyli popularne zapisy rozmów tych bankierów centralnych z USA, pokaże, że faktycznie no, członkowie obawiają się wyższej inflacji, wtedy może dojść do umocnienia się amerykańskiej waluty, w związku z tym, że no, ponownie zacznie być wyceniana czwarta podwyżka stóp procentowych w tym roku w Stanach Zjednoczonych. No i przechodzimy sobie już do omówienia najważniejszych rynków. Zaczynamy sobie od euro-dolara. Euro-dolar bardzo wyraźnie w natarciu, po pierwsze ze względu na te pierwsze obawy handlowe w związku z działaniami Stanów Zjednoczonych pod koniec zeszłego tygodnia. Później mieliśmy właśnie komentarze nowotnego, no i na razie para nam się kieruje do bardzo ważnego oporu przy poziomie 1,24, gdzie mamy dolne ograniczenie spadkowego kanału trendowego z ostatniej konsolidacji. Niemniej patrząc na W1, bardzo solidnie to wygląda, tak jak sobie to omawialiśmy w wielu poprzednich szkoleniach, że no na W1 wygląda to bardziej prowzrostowo. Nie można oczywiście wykluczyć tego, że na FOMC dojdzie dzisiaj do jakiejś komunikacji tego, że ta ilość podwyżek może być większa, ale jeżeli do tego nie dojdzie, no to euro-dolar powinien kontynuować swoją drogę na północ. No i patrzymy sobie na początku na H4. W tym momencie testowane zniesienie 38.2 tego ostatniego impulsu wzrostowego. Bardzo ważne wsparcie przy zniesieniu 50.0 oraz 61.8. No i opór wyznaczony właśnie przez ten spadkowy kanał trendowy tej całej konsolidacji, która trwa nam od początku lutego. Jeżeli ten poziom zostanie wybity, no to myślę, że jest szansa na większe wzrosty na
na W1 i tutaj bardzo ważny poziom to nie tylko poziom 1,24, ale również okolice 1,2460, czyli zniesienie 161,8 tego poprzedniego impulsu spadkowego, no ale jak widać tutaj pojawiał się popyt w okolicach 1,2240. Mamy dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego, czyli na razie wygląda to dosyć ładnie prowzrostowo, dosyć na razie przynajmniej solidne objęcie hossy, podobnie jak było to pod koniec w drugiej połowie grudnia. Przechodzimy dalej. USD CAD, wyraźna realizacja scenariusza, o którym sobie ostatnio mówiliśmy, czyli kierunek południowy. Nie tylko doszło do poziomu wyłamania poziomu 1,27, ale już no, tutaj testowane okolice poziomu 1,26. Cel, potencjalny cel w okolicach poziomu 1,25. CAD korzysta również na wsparciu ze strony ropy naftowej. No i wszystko wskazuje na to, że ten ruch na południe powinien być w dalszym ciągu kontynuowany. Cel wyznaczony przez zniesienie 23,6 tego całego impulsu spadkowego. Widać również tutaj wsparcie wcześniej przez te dwa ramiona z tej formacji RGR-u, więc widać, że jest to bardzo solidne wsparcie, również wyznaczone przez zniesienie 78,6 tego ostatniego impulsu wzrostowego, więc solidne wsparcie. Teraz, jak widać, testowane zniesienie 61,8 tego impulsu, czyli no, rynek próbuje się bronić przed negacją tego całego wzrostu, które miało miejsce praktycznie od początku tego roku. Moim zdaniem jednak dojdzie do szybkiego przełamania tego poziomu, w związku z tym, że nawet jeżeli poprawiłaby się sytuacja pod względem oczekiwań podwyżek w Stanach Zjednoczonych, dojdzie prawdopodobnie również do podniesienia oczekiwań podwyżek w Kanadzie, co powinno dolara kanadyjskiego ponownie dosyć silnie umocnić i myślę, że będzie tutaj dolar kanadyjski ponownie w natarciu i będzie jedną z silniejszych walut. Również widać taka wzrostowa linia trendu, która potencjalnie może stanowić kolejny cel po wyłamaniu tych dwóch ważnych wsparć. Lecimy dalej. Brytyjski funt, no tutaj pod względem gospodarczym również jest całkiem nieźle. Niemniej ostatnie ruchy to głównie bazowanie na słabszym dolarze. Z drugiej strony rynek pracy bardzo silny, wyższe płace, już realny wzrost płac, który powoduje, że no tutaj może dojść do odbicia sprzedaży detalicznej, pomimo prognoz tego, że ta sprzedaż detaliczna ma w dalszym ciągu tracić, czyli generalnie pozytywnie dla gospodarki. Wielka Brytania i tak rozwija się jako jedna z najsłabszych gospodarek w G10. No i ten realny wzrost płac mógłby pomóc Wielkiej Brytanii, aby odbudować swoje stanowisko, w szczególności, że na drodze negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską jest całkiem pozytywnie, no i ten temat jakby zszedł na dalsze tory, wobec czego funt powinien nam zyskiwać. No i najbliższym celem to poziomy 1,4350, które wynikają z tego, co dzieje się na W1. No i widzimy sobie, teraz mamy W1, ten cel to okolice zniesienia 78,6, czyli całej tej fali spadkowej związanej z Brexitem. Oczywiście wzrost do tego poziomu, no to w dalszym ciągu mniej więcej połowa tego całego ruchu spadkowego, dokładnie mniej więcej połowa tego ruchu spadkowego związanego z tymi oczekiwaniami brexitowymi oraz, znaczy nie brexitowymi, tylko również tym, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii miały nie rosnąć tak jak szybko jak w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone tutaj właśnie w związku z tą polityką monetarną dolar zyskiwał,
Natomiast tego nie było widoczne, to nie było widoczne na brytyjskim funcie, więc nawet wzrost tutaj nie spowoduje, że Wielka Brytania będzie nagle jakoś tracić przez swoją silną walutę, gdyż funt no, w dalszym ciągu w ujęciu historycznym będzie pozostawał dosyć nisko, więc myślę, że tutaj szansa wzrostu do tego poziomu jest dosyć spora. Niewykluczone, że tam pojawi nam się jakaś podaż, próba realizacji formacji podwójnego szczytu. Taką formację możemy mieć w tym momencie na H4. Na H4 widać, że dochodzi nam tutaj do testowania zniesienia 78,6 ostatniego cofnięcia, czyli no jest ewidentna próba możliwego cofnięcia, natomiast moim zdaniem ten kanał wzrostowy powinien być na razie respektowany, ewentualne cofnięcie w związku z umocnieniem amerykańskiego dolara powinno być skutecznie obronione przy zniesieniu 61,8. I lecimy sobie już do indeksu niemiecki DAX. Tutaj pojawiła się potencjalna luka ucieczki, która sugeruje, że rynek nie ma już dalszych sił na wzrosty. Mieliśmy realizację całego zasięgu wzrostowego z poprzednich zasięgów przy tej konsolidacji spadkowej, opór przy zniesieniu 23,6. Natomiast jeżeli szukalibyśmy chęci dalszego wzrostu, no to oczywiście musiałoby dojść tutaj do wybicia wolumenowego. Jak widać, właśnie ten zasięg z poprzednich ruchów został już w tym momencie zrealizowany. Oczywiście mamy wybicie ze spadkowego kanału trendowego, ale z drugiej strony bardzo silnie trzyma nam zniesienie 23,6. Jeżeli jednak doszłoby tutaj do cofnięcia i pojawiłyby się sygnały popytowe przy średnich ruchomych oraz przy tym spadkowym kanale trendowym, nawet bez wybicia wolumenowego mogłoby dojść do kontynuacji tego ruchu, no i moglibyśmy sobie wyznaczyć w tym momencie taki wzrostowy kanał trendowy, który powinien być obecnie respektowany, czyli ewentualne wsparcia dla wzrostów, no to okolice 12 270-250 punktów. I lecimy dalej, ropa WTI, bardzo wyraźne wzrosty, które związane są z czynnikami geopolitycznymi. Oczekiwania możliwego wzrostu zapasów ropy naftowej mogą powodować, że ropa jednak w tym momencie trochę straci, gdyż no, dolar amerykański nie traci tak dynamicznie, jak zyskuje nam ropa naftowa, natomiast w dłuższym okresie, w dalszym ciągu oczekuje kontynuacji wzrostu. No i przechodzimy sobie do ropy naftowej. Na W1 widać, że mamy solidne odbicie. Już pojawiamy się w okolicach tych ostatnich lokalnych szczytów wraz z tracącym amerykańskim dolarem. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie na H4, to widać, że te wzrosty na ropie naftowej nie idą w parze z tak silnym spadkiem amerykańskiego dolara, wobec czego możliwa będzie lekka redukcja wzrostu w momencie, kiedy okaże się, że wzrosły zapasy ropy naftowej. Natomiast spodziewam się utrzymania tego wzrostowego trendu, czyli maksymalnie myślę o spadkach do zniesienia 38,2, ewentualnie w okolice poziomu 63,50. No i na samym końcu złoto zyskuje, pomimo tego, że mieliśmy wczoraj dosyć wyraźną poprawę nastroju w związku z przemówieniem prezydenta Chin. Na razie nie ma jakby jakiejś konkretnej odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych, jak Stany Zjednoczone miałyby zareagować na to poluźnienie tych napięć handlowych. Stany Zjednoczone mają właśnie teraz ten problem związany z Syrią, no i również ten problem syryjski, potencjalna odpowiedź militarna ze strony Stanów oraz
innych zachodnich krajów powodują, że złoto nam zyskuje i myślę, że te wzrosty powinny się otrzymać, natomiast nie powinny one przekroczyć najbliższego oporu 1348-1350 dolarów za uncję, dopiero kiedy dolar amerykański ruszyłby zdecydowanie bardziej na południe, w przypadku oczywiście odwróconego wykresu, no to mielibyśmy wzrosty tutaj, powiedzmy, oczywiście jest to oś odwrócona, no to wtedy złoto mogłoby testować tą ważną strefę oporową w okolicach 1370 dolarów za jedną uncję, natomiast widać, że ta konsolidacja może ponownie być próbowana wybita. No i jeżeli sobie zejdziemy do H4, no to widać takie potencjalne wybicie z formacji trójkąta, natomiast moim zdaniem będzie nam tutaj działać okolice spadkowego, górnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego przy 1350-1348. Wcześniej było widać również tutaj takie próby podażowe, więc no te wzrosty powinny być w tym momencie dosyć ograniczone. Niemniej kiedy amerykański dolar ruszy do większych spadków, również na złocie powinniśmy oczekiwać wybicia w kierunku 1370 dolarów za jedną uncję. Ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, dzisiaj o godzinie 20 minut FOMC, więc będzie dosyć duża zmienność na eurodolarze, więc życzę Państwu powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.